Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku. Włodzimierz Szaranowicz, wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. No, na razie grają dobrze i mecz jest ciekawy. Myślę, że w końcu kibice nie żałują wydanych pieniędzy na bilety. Masz rację. Sędzia dzisiejszego spotkania nie jest zbyt drobiazgowy w karaniu piłkarzy. Obawiam się, że będziemy mieli sporo ostrej walki. Oba zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Walka o piłkę. Doskonale. Czy to wykorzysta? Kapitan. Jest. Znakomicie. Brawo, znakomicie to rozegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. Otrzymał znakomite podanie i nie sposób było nie wykorzystać tej szansy. Przekazał piłkę partnerowi. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Skutecznie dograł do kolegi. Ależ piękne podanie. Podanie w pole karne. Dobrze interweniował. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Od rzutu z autu rozpoczną piłkarze Francji. Ależ walczą o piłkę. Dobrze, ładnie odebrał. Benzema. Dobrze podał. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Benzema. Dobre odebranie piłki bez fału. Strata i przy piłce rywale. Znakomicie, w tempo. Znakomicie ze skrzydła i wyjaśniają sytuację. Dośrodkowywał, ale nie trafiła piłka do adresata. Bardzo dobre podanie. Celnie do partnera. Strzela! Broni, ale piłka w grze. Uderzenie, dobra obrona. Kolejna, ale piłka wraca do gry. Dobrze teraz przejęli obrońcy. Cudownie dograł. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. I będą mieli rzut rożny. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego.
popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Podanie w tempo, ale piłka nie dociera do adresata. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Mimo obecności wielu gwiazd, ta pierwsza połowa najdelikatniej mówiąc nie zachwyciła. Tak, nawet biorąc pod uwagę całą galaktykę, którą widzieliśmy na boisku, można powiedzieć, że niestety było nudno. Świetnie zagrał. Akcja zatrzymana. Udanie przerwali tę akcję. Benzema. No, on potrafi znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i znakomicie wykończyć akcję. Udane podanie. Dobra główka. Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Coraz mniej czasu do końca. Przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Zespół traci piłkę. Kapitalne zagranie. Ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. Cross. Ładne wybranie. No teraz mają szansę. Udanie obrona. Benzema. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. Bez błędu. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Rzucił w pole karne. Strata piłki. Może warto, Włodek, przypomnieć młodszym kibicom, pewnie nie pamiętają takiego spotkania, kiedy toczyliśmy tutaj, na tym stadionie, bój z Francuzami. Okazja! Udane podanie. Jest okazja! Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. To kolejna efektowna parada bramkarza. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Piłka wyszła na aut i od bocznej linii Francuzi. Rzeczywiście dobre podanie. Bedno prosto w bramkarza, nie przemyślał tego uderzenia. Świetna współpraca. Czy to wykorzysta? Niemcy zdobywają gola! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Dzień. Czy to wykorzysta? Przeszedł go bez problemu. Dośrodkowanie. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Gol! Pokonał bramkarza!
To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Tym trafieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Ma czas, żeby dośrodkować. No, trwa oblężenie bramki rywala. Wyraźne zwycięstwo 3-0. Rzadko widujemy takie mecze towarzyskie. Tak, rzeczywiście, jakby było to spotkanie o punkty. Na dziś to wszystko. Żegnamy się z Państwem, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.